Well, folks, it's time to kick it old school. So you can feel cool. Give it to me, baby. Baby. Panie, dla ciebie wszystko! Siadać. Silnik, zostajecie w pojeździe. Rozumiem. Nie wysiadać, prosimy. Okej. Okay. Lina Kreksa, 185. Prosimy pana kierującego. Tak. O wyjście z pojazdu. Rozumiem. Dzień dobry. Dobry, dobry. Do końca proszę tam. Już idę. Dzień dobry. Proszę dokumenciki pana. Proszę. Jest licencja, dobrze. Mhm. Nawet mam pozwolenie. Mam sobie jakąś broń przy tak, sobie? Mam, ale to do obrony własnej, bo jadę pracować jako taksi. A mam pozwolenie, wie pani. A mogę pasażera prosić? A ja nie mam pasażera. Nie ma. Ja dopiero co wyciągnąłem, się obudziłem tu, wie pani, jadę do pracy. Dobra. Dobrze. A nic. W tym razie szerokie, w takim razie brawi. Dziękuję bardzo. Proszę uważać, oczywiście. Okay. Bardzo przepraszamy pana. Nie do widzenia. Nie ma problemu, ja rozumiem. Do widzenia. Jakie imię i nazwisko? Mr. Burczuk. Bardoszuk! Tak, trzeba go zabezpieczyć. O kurczę. O jedy jakieś autko. Jeszcze na kod 6 w stronę Lakeside Morrison droga, taksówka. Ojej. Znowu? Chodź. Tronie. Ojej. Jelaś. Ojej, pan policjant z rogami. Dzień dobry. Dzień dobry. Numer znaki 201, serdecznie. Ma pan powód zatrzymania? Nie, a ja byłem zatrzymywany jakieś 2 minuty temu przez patrol sprawdzany, ale okej. Okay, proszę nazwisko. MR Bardoszuk. 201 dla 00. Zgłasz. Powiedz mi, czy był pan zatrzymywany z żółtej taksówki? MR Bardoszem. Z tego co wiem, to miała być przeprowadzona kontrola i chyba była. 10-4, dziękuję. To wszystko z mojej strony, może pan jechać. Proszę, dziękuję. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Nie czuję. Proszę odejść, bezpieczna mi. Dobra, poszło wszystko. Kurwa. Co się właściwie stało? No, limuzyna pjebała mu się na czołówkę, krótko mówiąc. Limuzyna przeżyła, a on nie, bo się we SUV jeszcze dowalił. Kto tam wycina? Mogę uzyskać jakąś pomoc, będę już komuś serduszko boli. Zero, teraz się panem zajmę. Nathan, idź wycinaj. Dobra. Kurwa! O Jezu! Niech jeden ktoś chodźcie! Niech pan tu zostanie! Proszę pana!
oziołkował. Przepraszam, ale się przejąłem tamtym człowiekiem. Wycięte. O kurwa. Ten jak jedzie. Może wycięte, wyciągamy. Przestraszyłem się tą całą sytuacją, przepraszam. Ciągamy. Masz pomogę ci? Na trzy. Dobra. Kłócnąć? Raz, dwa, trzy. Mamy. Ściągnij go tamto. Kłócną, kurde? Gdzie jest, prawda? Doceniamy, doceniamy. A nie kasacja tamtego auta? Nie, Kubie. Ja zaraz skończę tutaj sprawę. Dobra, nie widzę większych obrazów. Poduszka zadziałała, podchodzę do reanimacji. Mogę tylko podejść tam do kolegi? Za panem? Pójdę tak oddalony. Pierwsza próba nieudana. Ej, Kuba! Coś pan. No teraz zaczekaj. Za drugi próbę. Ty tam sprawdzaj stan pojazdu. Szkoda całkowita, czy coś będzie. Nie, podaję poduszki wybuchły, silnik zamykany, tak samo, więc do odholowania będzie. Aha, no widzicie panowie. No i bardzo do kasacji. Wow! Wow! Halo, dzień dobry. Jak się dzień dobry. No tak w sumie. Coś mnie boli, wie pan. Tak słyszysz, co to jest? Kurwa. Ja pierdolę! A, miałem... Kurwa, co się stało? Co z... Miałem pana pozdrowić. Dzień dobry. Kurwa. Cygan! Cygan! Siema! Natan! Dzień dobry. Proszę pana. Przepraszam, kolegów spotkałem. Test świadomości. Tak? Ile widzi pan palców? Pięć, drogi panie. No, narzędzia mam, ale chciałbym się prosić o bandaż. Ja mam narzędzia. A teraz... Naprawię pojazd. Teraz widzę, jak pan macha ręką, o tak, o. Nie, okay. O, przepraszam, o tak, o tak. O, dobrze. Kurczę. A teraz ma pan zaciśniętą pięść. Dobrze. Dzień... Panu nie jest w razie czego, nie, proszę do szpitala się udać. Okej. Okay. Radoszek, kurde. Dziękuję wam, kufle, uratuj. Jaki debil mi wyjebał na czołówę, stary, kurwa. Jedyne co pamiętam to światła, ty. Muszę jechać, bo szkoły nie mam. Spoko, spoko, dziękuję wam, kumple. No, chciałem z nim buzerę odjebać, no nie? Da, da. Zabierz co? Kurwa, skurwysyn uciekł. Aha. Ej, gdzie mój samochód? Odholowany, został odholowany. Nie wiem. Kurwa. A jak towar jest w środku, to on będzie dalej, czy nie? Czek, tak. Nie. A towaru nie będzie. Nie. O, kurwa. Cieszę się, że ci go nie spowodowali. Serce mnie boli, panie. Cieszę się, że ci go nie wyjmowali. Nie, nie, spoko. Do garażu pana wyjdziemy. Ugasić pożar, bo się akademia niestety opóźnia, bo mamy ciągle wezwania. A, panie Sergieju, ja tutaj załatwię sprawę i się do pana zgłoszę na ten. Skąd pan w ogóle mnie zna? Pan? Skąd pan wie, jak się nazywa? Z nim się zgadamy. Spoko, spoko, stary. Uratowaliście. Nie wiedziałem, że kiedyś na ciebie trafię. Ale jak się wkurwię, stary, jechałem z towarem na przerób. Jaki chuj, nie? Ty wyjebał mi. Dojadę go, kurwa. Panowie, pamiętacie ten, co we mnie pierdolnął, jaki miał samochód? Muszę go złapać, kurwa. Wisi mi 50 tysięcy za towar. A jedna. Panie Ramirez, czyżby jakaś kobieta odrzuciła pana? Tak. A co powiedziała? Friendzone. Ło, kurwa, znaczy, że nie będzie bzyku, bzyku. Czul z tym bzyku, bzyku, kurwa. A pan ją kocha? Znaczy, że będzie egzekucja Ramireza. Nie! A śmierci. Pan musi żyć, panie Ramirez. Po co żyć? No jak po co? Żeby wozić żelazo, panie Ramirez. Wszyscy potrzebują naszego żelaza. A jaka to pani? Powie pan, czy nie? Nie. Pola chyba strzępić ryja. Zgaduję, że pola. Zgadłem? Nie. 100%. Idę kupić telefon, bo nieście mnie. Okej. Pola go rzuciła. No ale on przecież Pola ma męża. Prawda? No, chyba, ale powiedział, że ona go rzuciła. Pić kafinę. A jak... A ile zgonów miałem na niej? Ty, a ja śmigam Renault ciężarowym. He? No stary, kurs żelaza 44 tysiące takie Renault. Kurde, mogłem się przesiąść na głównego pilota. No, mogłeś w sumie, no.
Ja też mam właściwie, ty masz sobie 500 pojemności, nie? No, masz na drodze? No. No też możemy później to robić jakoś, nie? No, ja to cały czas, to moje podstawowe zajęcie, no, przynajmniej z 5 kursów radę. Wczoraj mi się udało zrobić metę całą, nie? No, tylko że wiesz, niektóre kurwy się czają tam na nas, bo na przykład wypuszczają jedną osobę, gdzie przychodzi tu do Morrison na przerabianie, tu się podpytuje i tak dalej. A później kurwa stoi blokada, nie? Ale my znaleźliśmy taki objazd, że kurwa już dzisiaj... Górami? Nie, inną stroną w ogóle. Dzisiaj dwa razy przyjeżdżałem obok nich, a oni nawet mnie nie widzieli. Dwa razy załadowane, a oni czekali, nie? A kumasz to, że ten, że jechaliśmy, nie? Mm. I typek normalnie tym, Mustangy podjechał pod nas, obok, nie? Mm-hmm. To tak skręciłem, że on zezgonował i mu auto wybuchło. Dobrze. Kurwa. A wiesz, czemu auto wybuchło? Bo z górki go zepnąłem. Mm. No ta. Później do mnie dzwonił się na mnie Dar, nie? No. Ja pytam skąd masz moje nazwisko i te po... No właśnie, no właśnie kurwa ty. Dobra, to jest to. Wyskocz. Mhm. Czekaj, od razu dam tobie te... Podejdź tutaj do mnie, dam ci kluczyki. Kluczyki chcesz mi dać? No bo i tak dobra. Będą ci potrzebne, wiesz. To... Dobra. Masz, idę wziąć pieniądze. Ile chcesz? 1000? Jo. O kurde. Masz tutaj 1000 ci. Taka kamizelka kosztuje? Drugiego stopnia to jest chyba. No ty, czekaj. Czy ty nas zamknąłeś w helce? A dajesz mi klucze, dobra. Patrz, ja też sobie to kupię. Dobra. Nie, no co ty? Jakbym śmiał cię zamykać tam. Co to jest sierp? To jest sierp, nie? Aha. Chyba zrąbałem, czek. A, zrąbałem. Czekaj, ja wypłacę, ja już mam hajs, czekaj, 500 się zbiera. Ty, a co ty tu wziąłeś? Dobra, gdzie jesteście? W sklepie kupujemy, zaraz jedziemy, będziecie musieli i ten. Wiesz co, ty, jak tam podlecimy, jak będziemy już na miejscu, to ja będę mrugał światłami, to będzie oznaczało, że tam i spuścisz tego małego, dobra? I ty tam będziesz dalej w tej helce, ja im pokażę o co chodzi i wezmę od razu trochę towaru i już pojedziemy zawieźć do domu. Okay. A na razie niech ten, Zachary niech wozi z tym, ja będę może latał, przerabiał, a ty będziesz latał nad domem. Dobra. Tak, jakoś to wymyślimy, wiesz? I... Ja mogę też przerabiać, jak chcecie, nie? Bezpiecznie no. Trochę. Mm. Halo, kolego, masz już wszystko? Dobra. Kumar, że ogólnie na koncie na wszystkim wiesz, ile mam hajsu? To. 83. W którym sklepie? No, jesteście? Marison. Zjeżdżamy. Już wyjeżdżamy. Widzisz masz nas? Z której strony? Jedziemy w stronę Lakeside i tam przy koło mostu będę zjeżdżał na plażę. Auto? Tak jest, tak. Widzę was. No. Ile takie auto kosztuje? Mało, nie? Ty, nie wiem, z jakieś 15 tysięcy czy ile, ale one dobre na Maryśkę takie. Przed most będziecie jechać, tak? Nie, nie będziemy. Tam koło mostu właśnie będę zjeżdżał na plażę, żeby zostawić samochód po tej stronie. Ile to ma pojemność? 350? 335 okay. Właśnie. Nie, to auto ma 150. Jak 150? No. No co ty? No piknij te. Mam takie renderowanie ustawione, że... Znaczy teraz już to czekaj, tam na razie nie mogę. Światła same widziałem. Wait, 0 na 150. A to spoko. A może się uda, kurwa, ten... Kurwa, żebym ja wiedział jak to podnosi, to byśmy samochód podnosili i tyle, nie? No. Co za nam jedzie. A to na wysokości wyspy będziesz się zatrzymywał na plaży, to? No. Kozak wjechał w nas w tył. Bardoż? Co za kurwa. Kolego, nie, będę na plaży. Na plaży, będę na przeciwko tej wyspy, tak, dokładnie. No to mówię na wysokości. Dokładnie, tak jest, dokładnie. Kurwa, bo tu koleś za nami jechał. Nie, bo Tira przyłapią tam, kurwa, się skapną. A Tir jest biało-czarny, a to jest czarne, tego wiesz. A to też w krzaczku. Zobacz, czy tamten nie jedzie za nami. Co, jedzie. Pojechał dalej, ty. Dobra.
O, i tu jest ta wyspa, widzisz? No, to widzę. Słuchaj, możesz tutaj wylądować, tam masz troszeczkę fajnego miejsca. A ja Zacharego i tego wezmę i im pokażę, nie? O, i tutaj ostajemy. Teraz ubieraj się w ten strój, ubrałeś się? No już są bramy przecież, no. No dobra. Macie klucz, a kurwa, trzeba światło pogasić. Nie, nie, na wszystkim. No tak, kurwa, no wiadomo, chyba nie. Są się zarobkami. Dzielimy się wszystkim, no, na cztery. No, no. Po co zarobimy 100 kafli, to na cztery to 25 lat na głowę. No tak, kurde, no tak, kurde, no porówno, nie? Wiadomo, że porówno, każdy będzie coś robił i wszyscy dostaniemy hajs. A mi się to dziwo hajs, nie twoich lotów zakończyło się kraksą. A ze mną. No, ale kurwa, ty... Słuchaj, no tak, tylko że tym samolotem, kurwa, o wiele łatwiej się lata niż tamtymi. Łatwiej się ląduje, bo nawet trochę mocniej jak walniesz, to nic się nie stanie. A tamtym gównem wiesz, że trochę mocniej wybucha, nie? A on ma koła i on nie jest taki, wiesz. W ogóle ja jest powiem, fajny. Dla mnie tym się tak ociężale lata. A ile będziemy mogli tego przerabiać? Ile tego będziemy przerabiać ogólnie? Fuj, bo będziemy tak robić, że wy zbieracie, dowozicie, a ja zabieram stąd, wożę tam, a tam będzie kolega mówił, że będzie przerabiał. Dostanie klucz od domu. A dobra, ja myślę, co dobra. Rozumiesz? Wiesz, będziemy non-stop będziemy to robić, non-stop. Do zaćmienia. Mhm. To wypali. Nawet jeżeli, wiesz, nie zdążymy tego, nie musimy teraz tego sprzedawać, możemy to sprzedać po zaćmieniu, bo to się zapisze tak jakby, wiesz. Nie wiem, to w domu. Ej, zgaś, ty, zgaś światło. Dobra, Zachary, dawaj, chodź. Co, mam się wznosić? Nie, no... Ty leć do góry i czekaj tu na mnie, ja jadę im pomóc i też przyjdę do ciebie zaraz, dobra? Tylko idę im pokażę jak, co mają robić, a ty do góry. Chodź Zachary, wziąłeś strój, nurka? Nie. To leć do samochodu. Dwa. Ja mam kłasy. Ja mam, ja kupię no, przyczyną. No to daj mu tylko. Nie, ostatnio jak leciałem Hummingbirdem, wylądowałem na lotnisku i za mocno uderzyłem, nie? Mhm. To Hummingbird przetrwał, ale ja zemdlałem i go zaczęło tak obracać. Własnej osi, nie? Mhm. No to napisałem do medyka, żeby on z Matrixa i przyleciał mnie podniósł. No. Dobra, stary, my płyniemy, chodźcie chłopaki. Wiecie, co ja wsadziłem ten... Czyli gdzie mam lecieć teraz? Nie, ty cały czas tu w powietrzu się kręć, ja im pokażę i wrócę tu. Znaczy ja od razu nazbieram plecak, weźmiemy ten plecak, nie? Ja maski nie mam. To nie trzeba maski, dawajcie, płyniemy. Ej, tylko jak... Jak płyniecie, to pamiętajcie, żeby oddychać. Halo, halo! Radeczek. Bartoszuk. Co tam? Co tam? A. Tak, halo, halo, ja już tu jestem, tak. Chodźcie, no chodźcie tu, no tutaj. To może ja po prostu... Co? Tutaj jestem, panowie, tutaj. Co? A co, bo cię nie słyszałem, jeszcze raz powiedz, Cytus. Mówię, że może po prostu wyląduję i zgaszę silnik, żeby benzyn nie tracić. Dobra, dobra. A może co ty na to, żebyśmy tak gadali na szepcie? Dobra. Bardzo dobrze. Słyszysz ciebie? Chodźcie. Kurwa, nie tu! Ej, nie tu, nie tu! A gdzie? Nie tu, nie, dobrze, nie do ciebie, do nich mówię. Zachary, chodźcie tu, z tej strony. Ma ktoś Red Bull Gula? Bo ja nie spieram cię, kończę szybko dość. No właśnie, kurwa, popiłem ostatniego.
Kurde. Poczekajcie na mnie, bo już nie mogę biegać. Dobra, przyjąłem. Ja sprawdzę, czy teren czysty. Dobra. To daj mi tego. Dobra, chodźcie panowie. No panowie, ja zaczynam ścinać. Okej. Okay. Jak policja będzie? Nie dogonią nas w wodzie. Załóżcie sobie maski, ja mam maskę, nie? Ja nie mam maski. Nie mam jak wcinać. Stary, ja mam swoją maskę ulubioną. A widać teraz? Nie widać, nie? Jak mam ten strój, to nie widać, że jestem zamaskowany, tylko piszę. A i w tym stroju tylko piszę, że mam maskę, ale nie widać maski, nie? Tak, tak, tak. No. No dobrze. Czyli z maskę? Kurwa, mam na sobie te, za dużo nie wezmę od razu. Ale od razu ich chłopaki przywiozą, nie? Weź, bo w sumie razem zetniemy to. Ty, to... Słuchaj, to ja tutaj zbieram, chłopaki też zbiorą i idziemy, ja załadujemy i lecimy. Zbieram, ja jestem pełny. Okej. To poczekaj, a czemu po 9? No byłem pełny Red Bulli. No kurwa, to mogłeś w samochodzie zostawić, ty. To ja zaraz. No, możesz mi dać jednego Red Bulla. Będę szybciej pływał. A policja nie dogoni nas? Dobra. Ale jak, stary, jak kurwa usłyszysz, że jedzie policja, wyjrzysz tu, zobaczysz, wpierdalasz się do wody i czym? Przecież oni tu wjadą, nic nie będą... Ja ci mówię, że jak ja, oni tu zablokowali tą drogę tam na początku, nie? A ja pływałem i ja se moim samochodem z tym paleniem tak dla jaj przejechałem obok nich, a oni blokowali się, patrzyli w tą stronę. A ja, wiesz, pływałem na drugą stronę, oni myśleli, że ja tu furą chyba stoję, bo jeden stał z lornetką, nie? I czekali, kiedy będę wyjeżdżał. No. Ile masz już, Bartosz? Nie wiem, ale jeszcze zbieram, zaraz zobaczę. Piętnaście mam. Za 17 max zdobędziesz. Już mam max, bo jeszcze mam te. Dobra, chodźcie, lecimy. Czyli na sprincie jestem pod wodą, a bez sprintu nad wodą? Tak, ale jak masz Red Bulla, to cały czas płynie. Okay. Na sprincie. A tutaj jest oddech? Jak masz Red Bulla, nie musisz. Dobra, ja zapakowałam, dał też, płynę dalej. Spoko, aj i Zachary, zostaw kurwa Red Bulle w samochodzie.
Okej, okay, a ten... Każdy, kto będzie pytanie, tu, będzie mógł... A czy muszę się wynurzyć, czy mogę... Czyli plan jest taki, że ładujecie do auta i potem autem odjeżdżacie, tak? Ej, dawaj tutaj do samochodu, ładuj na siebie Maryśkę i lecimy my przerabiać. Nie samochodem, my stąd będziemy zbierać. Helikopterem, na siebie, na ten, do domu i jeden tam będzie przerabiał. Ja będę woził, tu będziesz przerabiał, wiesz. A to po co to jest auto? No, żeby oni mieli gdzie chować, będą, właśnie, tak? No tak. Okej. Mam brać na siebie? Tak, tak, chodź, ja też wezmę jeszcze na siebie, bo włożyłem do, już tam do helikoptera. Dobra, my z Zacharem lecimy dalej. Spoko. Dajcie mi kluczyki do auta, bo nie będę mógł grać. Daj mi kluczyki do auta, bo nie będę mógł grać. O. Do domu też ci dałem od razu, nie? 12 przy sobie mogę. Spoko. Ej, przesiądź się, bo nie będziesz mógł zejść po linię do domu. Ale to ty możesz do domu, a nie ja. Przecież. No ty mówiłeś, że będziesz przerabiał. Ja, będziemy się zamieniać po jednym kursie, no. Aha. Dobra, no. No. Co, mam lecieć? Co ty chcesz? A mogę lecieć, ty. Zaznaczę sobie dom na tym, na mapie, mogę lecieć. Właśnie po historiach tego... Dobra, chłopaki, ja już jestem po drugiej stronie. Po historiach Zacharego, to ja nie wiem, czy powinieneś lecieć. Uwierz mi, że tym samolotem lata się zupełnie inaczej niż tamtym. Ej, wiesz co, to samo mówił mi za każdym razem. Nie, no ten samolot jest inny. Czekaj, zaznaczę na mapie dom. Może ja jednak będę leczył, co? Lepiej tak. No nie, spoko będzie. Hej. Nie, no ja polecę, puść, ja polecę. No weź, no nie, no... AJA! Kurde, robi stary, rozbijemy się. Proszę cię, stary, zobacz, jaka profesorka, profesjonalista. No, profesorka, kurde, koła tam, nie schowane. Profesorka. Ale odblokuj mi, że mógł sobie wziąć tego, co? Już się odblokowałem. Ja w tym czasie sobie pogoogluję, jak tam, jak auto brać na linię. Przyjąłem. No bo z autem to by było zajebiście, byśmy wzięli tego dużego, 150 wchodzi, nie? Ej, pomóżcie, mam pan się nas zgarnia. Pomóżcie nam. Kurwa, ale jak? Dobra, już. Chodźcie na pierdalajcie! Nie no, i co, prank, bro? Aha. No ja pierdolę, chcecie, żebym się rozjebał helikopterem? Chłopaki, ja nie mam steru, wiecie o tym? Ty skręcasz mnie, umiesz. Ja jestem pełny. Umiem się, uczę latać, i o kurwa. Jesteśmy już pod moim domem praktycznie. Gdzie jesteś, Patryk? Już auto zbis, już włączyłem. Ja poza już. Już włączyłem. Czekaj, bo muszę znaleźć to. Za późno, idzie za daleko i za wysoko. Dobrze, bo to jest ten ostatni dom tu, widzisz? Dobrze. Jak włącz... Ale jesteśmy dużo za tym. Jak włączasz auto z wiz stary, to kontruj zetką od razu, żeby cię nie wynosiło do góry. Okej. Przejąłem. Jak się obracasz ku i e, to nie rób... Ej, no co ty robisz? Nie rób powyżej ćwiartki okrążenia bez puszczania, bo cię będzie przechylało i możesz się rozbić. Który to twój dom? Ten pierwszy, już lecę tam i będziemy lądować. Patryk traci połączenie, znowu.
zawiadło. Wiem. Ej, halo. Wiem. Klub sam. Chłopaki, ja nie chcę tu być sam. Dasz, a ja nie chcę, dasz radę. Żeby Bartoszuk pilotował. Dawaj, stary, będzie dobrze, kurwa. Nie wiem. Ej, no gdzie ty lądujesz drzewa, no człowieku? To gdzie? Masz lepsze miejsce? Kurwa, jak tu płoty są. Kawałek do przodu, ja daj. Mogę? Się boję sama mogę. Dobra, przejmuj, no. No. Ale do dołu zbijam, kurwa. Ej, no dobrze będzie, zmieścisz się z tym, ty. No ja się zmieszczę, ty byś się nie zmieścił. No dlaczego ty, kurwa, we mnie nie wierzysz? No bo mi zaklatasz. Ale zobacz, można nawet tutaj po drugiej stronie, kurwa, stawać helikopterem. Tam schować helikopter i przylecieć, nie? Przepłynąć tą wodę. Kurde. Nie wiem, czy nie zahaczymy o te drzewa, wiesz? No patrz. Nie powinniśmy. Nie powinniśmy, kolego. Gołąź się zahaczymy. Tylko nie wiem, czy nas to czaśnie, czy nie. Nie trzeba...